Szły raz myszy na wycieczkę, szaroburym szły sznureczkiem. Nagle pierwsza zapiszczała: ja bym skwerek zwiedzić chciała, ja bym chciała zwiedzić skwerek, bo na skwerku leży seryk. Co? Ja jestem brzydka? Patrzcie go, wymoczek! Nikt na świecie nie widział, daję na to słowo, aby żaba została panią ogórkową. Pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będę grzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Choć zamknięta jest szuflada, wszędzie pachnie czekolada. 16. edycja powiatowego konkursu recytatorskiego Srebrna Muza już za nami. Konkurs zrealizowany został w 4 kategoriach: klas 01, 2, 3, 4, 6 oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prezentacje uczestników odbyły się w dniach 11-12 grudnia w polkowickim kinie. Recytacje oceniało jury powołane przez organizatora w osobach Sławomira Krzywiźniaka, Kingi Kaszewskiej-Brawer i Anny Adamus-Krawczyk. Najlepsi recytatorzy otrzymali atrakcyjne nagrody. Tremas to jest takie coś, na przykład jak ktoś już wstydzi czegoś powiedzieć, to się boi. Trema to taki... Strach przed widownią. Trema to jest coś takiego, że ktoś się boi, że mu się nie uda. Wyróżnienie. To są trzy równorzędne wyróżnienia. Hanna Tylka. Szanowni Państwo, drugie wyróżnienie. Weronika Kaliszewska. Trzecie wyróżnienie przypadło Tatianie Walaszkiewicz, która niestety nie mogła być obecna podczas wręczania nagród. A teraz mam ogromną przyjemność zaprosić na scenę laureata trzeciego miejsca, Dawida Halasia. Drugie miejsce, szanowni Państwo, zajął Jakub Michoń. No i szanowni Państwo, pierwsze miejsce w kategorii klasy 01, jury postanowiło przyznać Danielowi Mazurkiewiczowi. Gdyby wygrał, to by się bardzo cieszył. Nienawidzę przegrywać. W mieszkaniu pewnej ciotki urodziły się 4 kotki. Śmiesznie mruczały, puszki widziały. 3 czarne, a 1 był biały. Cóż robić? Kaprys, wybryk natury. Spojrzeli rocznice i... Myślałem, że nie zajmę pierwszego miejsca, ale oh yeah! Daniel Mazurkiewicz, który zajął pierwsze miejsce, wyróżnił się indywidualnością i osobowością. Zawsze to powtarzam, zajmujcie się, kochani nauczyciele, z tymi małymi dzieciakami, małymi artystami rosnącymi, dopiero oni będą być może artystami, ale trzeba w nich wykształcić właśnie to, co robicie w początku, czyli po prostu umiejętność nauczenia się tekstu i umiejętność występowania publicznego. Kategoria klasy 2-3. Tak więc, wyróżnienie otrzymuje Szymon Najdek. Myś włożyła suknię w groszki, pan do belki i pończoszki. Taka piękna dziś pogoda, w mysiej norze siedzieć szkoda. Trzecie miejsce otrzymuje
Czy zdobyła? Weronika Piasecka. Zły humorek, szkoła podstawowa w Kocianowie. Jestem dzisiaj zła jak osa. Złość mam w oczach i we włosach. Drugie miejsce. Żaneta Wierciszewska. I pierwsze miejsce w kategorii klasy 2-3 Wiktoria Wojciechowska. Szkoła podstawowa numer 3 w Pardowicach. Dlaczego Wiktoria? Dlatego chyba, że była najbardziej naturalna w sposobie mówienia, w sposobie interpretacji. To jest to, o czym wspominał Sławek Krzywiźniak na scenie, kiedy w pewien sposób uzasadniał nasz werdykt, że nie było tam sztuczności, nie było sztucznego gestu ustawianego gdzieś tam przez nauczyciela, tylko nauczycielka prowadząca pozwoliła temu dziecku samemu też jak gdyby zdecydować o pewnych sprawach. Na 10 cytryn, chrzan, pieprz i kwerek. Kiedy wreszcie się najedli całkiem i dosyta, rzekli, bardzo dziękujemy. I poszli, i kwita, a mnie wierzyć się nie chciało w to, co się zdarzyło. Wiktoria jest bardzo dobrą uczennicą, szybko się uczy, ma dobrą pamięć i potrafi korzystać ze wskazówek i rad udzielanych, więc dzisiaj są efekty, myślę, że bardzo widoczne i cieszymy się. Ja się cieszę bardzo z tego, że Wiktoria zdobyła to wyróżnienie, pierwsze miejsce. Pukam do drzwi kamienia. To ja. Puść mnie. Chcę wejść do twojego wnętrza. Rozejrzeć się dookoła. Nabrać ciebie jak tchu. Odejdź, mówi kamień. Jestem szczelnie zamknięty. W moim wierszu przedstawione było, jak człowiek chce zobaczyć środek kogoś, jak poznać go, a ten drugi człowiek tego nie chce. I to było właśnie tak. Wiadomo, za każdym razem coś tam się czuje, niby się mówi, że nie, ale za każdym razem coś od środka się wydaje, że coś nie wyjdzie, że coś się pomyli, ale jak już się wejdzie na scenę, to przychodzi. Było sobie dumna chwila. Jestem piękna, jestem mądra. Darła się na cały skrzela. W kategorii klasy 4-6 następujące nagrody. Zaczynamy od wyróżnienia. Michał Wiciński, Szkoła Podstawowa w Przeplicach. Trzecie miejsce. Kornelia Kopacka, Szkoła Podstawowa w Radwanicach. Drugie miejsce. Wiktoria Wróbel. Przykro było żurawiowi, że samotnie je było. Patrzy, czapla na wysepce, wdzięcznie z błota wodę chłepce. Rzeczę do niej zachwycony, piękno czaplo, szukam żony. Sytuacja w tym wierszu właśnie, bohaterowie, którzy się kłócili, też pasowali do mojego głosu. I właśnie dużo sensacji było w tym wierszu, a wiem, że mogę się pokazać głosowo. Chyba około 2 tygodni uczyła się wiersza. Ja ostatnio przepytałam ją chyba parę dni temu. Dzisiaj to już takie małe poprawki. Ogólnie sama się przygotowywała i więcej pracy jednak w szkole. Natomiast służę pomocą w każdej chwili. No i pierwsze miejsce dzisiejszego dnia w kategorii klasy 4-6. Słyszy Sławku, jaka cisza na widowni. Słyszę, teraz wytrzymam to tak jak w konkursach różnych będzie. Zdobył Paweł Angulski. Szkoła podstawowa numer 3 w Polkowicach. Wiemy, że Pawła nie było. Paweł wczoraj występował, jako był ostatnim recytatorem wczorajszego dnia. Dzisiaj po prostu nie mógł. Wygrał Paweł Angulski. Mówił tak, że natychmiast zwraca uwagę. Natychmiast zwraca uwagę i właśnie tego szukamy. Młoda Polska, Białoruszka i Białoszyjka. Nie, Dróżka. Obie wsławione uporem,
czasem umknęły słonki pod pozorem, że trawka miękka, wilgotna i tkliwa na kozie zdrowie źle wpływa. Pasterz nie puszczał nigdy na zadań. A więc na przekorę zechciało się jejmością z drzew ogryzać korę, skubać gałązki i listeczki młode. Nie wolno czynić szkody, a więc czyńmy szkodę. Białonuszka w jedną, Białoszyjka w drugą poszła stronę. Wszystkie dzieciaki, które mówią, niech to dalej robią, bo tylko przez doświadczenie, tylko przez pracę, no niestety, zdobywamy to, co najlepsze, prawda? Zresztą w każdym zawodzie tak jest. Ale tutaj też w szczególności, czyli występy publiczne, stawanie przed szeroką widownią i tak jak mówię, to się potem przydaje w życiu. W tej najstarszej kategorii było takie ograniczenie, że można było wybrać teksty tylko spośród trzech autorów i to bardzo niełatwych, bo Broniewskiego, Krasińskiego i Sebyły, więc to są bardzo ciężkie teksty. I mieliśmy takie obawy, czy młodzież sobie poradzi, bo to są teksty mało znane, często bardzo patriotyczne. Troszkę z innej epoki. Czasem troszeczkę taką nutkę, powiedziałabym, archaiczną nawet, zahaczające. I no jesteśmy bardzo mile rozczarowani. Mile. Dlatego, tak. że młodzież sobie świetnie dała radę. Naprawdę, to jest tak, że nie było wśród tych ponad 20 osób, nie było osoby, która wyszłaby na scenę i nie wiedziałaby po co. Z fotografią, jak głupi zasypiam. Z fotografią, psia krew się liczę. Pójdę spać i nie zasnę przed świtem, póki z grzechów się jej nie wyliczę. Wyróżnienie otrzymuje Kacper Turek z Zespołu Szkół Polkowicowych. Trzecie miejsce otrzymuje pani Anna Bajon z Gimnazjum nr 1 Polkowicowych. Drugie miejsce Sebastian Klita. No i pierwsze miejsce, Michał Adamczyk. Mówiłem wiersz Homo sapiens Władysława Broniewskiego. Wiersz dosyć trudny, o dosyć trudnej tematyce. Nawet miałem trochę problemy z opanowaniem pamięciowym. Ale sobie poradziłem. Ja lecę ku nim, mściwy lotnik, i świecąc reflektorem serca, bombami słów złowieszczo zbrojny, ciskam je w zaciemnienie wojny, jak jeden z czterech, co uśmierca. A pierwszą bombę ciskam w Berlin, za zbrodnie wojny. Szanowni Państwo, mam zaszczyt wręczyć dyplom Grand Prix 16. powiatowego konkursu recytatorskiego Srebrna Muza Michałowi Adamczykowi. Brawo! W ogóle nie spodziewałem. Trochę sukcesów osiągnąłem w tym konkursie, trochę rozczarowania, ale to jest doskonałe uwieńczenie tego, co robiłem w ogóle dla kultury w Polkowicy w ogóle. Grand Prix tablet słyszałem. Na pewno go wykorzystam do czytania książek albo po prostu do nauki w ogóle. Michał mówił bardzo trudny tekst Władysława Broniewskiego, Homo sapiens, i właściwie od początku nas poruszył. Mhm. Bardzo świadomy człowiek, bardzo fajny, młody człowiek, który oprócz tego, że znakomite warunki głosowe, ma wszystko właściwie, czego potrzebuje scena, no to miał oprócz tego w sobie taki żar. Ogromny żar, że bardzo mu się wierzyło w to, co mówi. I poruszył nas. Na pewno nas poruszył. A mówił bardzo prosto. Tak. Nie wysilał się na jakieś fajerwerki słowne, jakieś fajerwerki emocjonalne, ale ten żar po prostu było widać, że jest w nim.
Konkurs zrealizowano ze środków gminy Polkowice. Sponsorem nagród, w tym nagrody Grand Prix, było Starostwo Powiatowe, a soczków wręczanych uczestnikom sklep Intermarché. Organizatorem konkursu było Polkowickie Centrum Animacji.